Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Zmasło, a z tej strony Radeon R9 390. Jest to karta graficzna, którą zakupiłem za 400 zł. I powiem Wam szczerze mówiąc, że jak za cenę 400 zł, to oferuje on naprawdę całkiem niezłą wydajność. Oczywiście wokół Radeona R9 390, również za moją zasługą, narosło wiele opowieści, jaka to ta karta jest gorąca, chociażby dlatego ja zdecydowałem się niedawno usmażyć na tej karcie graficznej omlet. Pomijając jednak temperatury i zużycie prądu, które jest rzeczywiście dość wysokie, ta karta graficzna naprawdę pokazuje całkiem niezły pazur, jeżeli chodzi o najnowsze tytuły. I jestem praktycznie pewien, że po teście w grach wielu z Was będzie naprawdę zaskoczony, jak dobrze ta karta się zestarzała. Jednak na początek troszeczkę historii na temat samej karty. Karta R9 390 bazuje na rdzeniu Hawaii, który pochodzi z karty R9 290. De facto ta karta graficzna jest to praktycznie odświeżony model R9 290. Ma troszeczkę wyższe taktowania niż jego poprzednik. No i co ciekawe, aż 8 GB VRAM-u. Tak, w 2015 roku AMD stwierdziło, że wrzuci do swojej karty graficznej 8 GB VRAM-u i w sumie też dzięki temu w niektórych tytułach ta karta graficzna tak dobrze sobie radzi, momentami nawet lepiej niż kultowy GTX 970. No, nie zmienia to faktu jednak, że sam rdzeń pozostał praktycznie niewiele zmieniony, więc na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że patrzymy tutaj na kartę graficzną, która gdzieś tam swoje korzenie ma w roku 2013. No jakby nie było, to jest już prawie 7 lat. Ale mimo wszystko dalej nieźle się trzyma. W dzisiejszym materiale oczywiście za moment sprawdzimy sobie tą kartę w grach. Pokażę Wam, jaką ma wydajność. Potem porozmawiamy sobie o kulturze pracy, czyli o temperaturach i czy jesteśmy w stanie coś zrobić, aby tą kartę graficzną schłodzić. No i na samym końcu podyskutujemy sobie na temat, czy rzeczywiście warto jest kupić tego typu kartę, czy może lepiej zdecydować się na coś innego. Tak więc zanim przejdziemy do testu w grach, zerknijcie proszę na platformę testową, którą dzisiaj tutaj mamy. Wybrałem i5 6600K, bo przypuszczam, że jeżeli ktoś z Was ma mocniejszy procesor, to raczej niespecjalnie będzie go interesowała taka karta graficzna. No to zacznijmy sobie od naszego kochanego Counter-Strike'a Global Offensive na ustawieniach najniższych. No jak widzimy tutaj, gierka śmiga naprawdę całkiem obiecująco i na tym benchmarku jesteśmy w stanie uzyskać wynik 297 klatek średnio. Przechodzimy dalej do naszego kultowego Wiedźmina 3 i tutaj w Nowigradzie na ustawieniach Uber z włączonymi Hairworks uzyskujemy wynik na poziomie 57 klatek. Przechodząc do miejsca graficznego, jakim są lasy, możemy liczyć na wynik około 44 klatek. Na dzień dobry zaskakuje Shadow of the Tomb Raider na DirectX 12 i ustawieniach najwyższych. I po skończonym benchmarku uzyskujemy wynik 59 klatek średnio. No jak na tak starą kartę jest to naprawdę imponujący wynik. Przechodzimy do Red Dead Redemption 2, które działa w oparciu o API Vulkan. No i rzeczywiście widać, że Radeony lubią wykorzystanie tego API, bo Red Dead Redemption na miksie ustawień średnich i wysokich bez problemu jest w stanie skończyć benchmark z wynikiem 61 klatek średnio. Przechodząc dalej do Wolfensteina Youngblood, który również działa w oparciu o API Vulkan, widzimy tutaj również imponujący wynik na ustawieniach Uber – 86 klatek. Przechodząc do Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach bardzo wysokich, DirectX 11 rzeczywiście niezbyt lubi się z tą kartą, bo uzyskujemy tutaj zaledwie 41 klatek średnio.
Przechodząc do Metro Exodus, które no bez wątpienia pali większość obecnych kart graficznych, na ustawieniach Medium czy tam Normal jesteśmy w stanie uzyskać 52 klatki średnio. Teraz nieco starsza gra, czyli Overwatch, na ustawieniach Ultra jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu uzyskać 144 klatki średnio. Przechodząc do kolejnego dość nowego tytułu, mamy The Outer Worlds. Na ustawieniach wysokich w dość wymagającym miejscu graficznie możemy liczyć na okolice 70 FPS-ów. Przechodząc do gry Control na DirectX 12, na ustawieniach wysokich, no, gra tutaj oscyluje w okolicach 40 klatek. Gdybyśmy jednak zdecydowali się na obniżenie ustawień do średnich, wyciąga już bez problemu powyżej 60. No i teraz, moi mili, wisienka na torcie, czyli Doom Eternal. Doom Eternal jest to gra, która wykorzystuje API Vulkan i o kurcze, ojejku! Powiem wam, są to ustawienia koszmar, tak? Czyli absolutnie najwyższe, jakie Doom Eternal pozwala nam ustawić, a karta graficzna w ani jednym miejscu nie spadła poniżej 60 klatek. No i tutaj rzeczywiście przydała się bardzo duża ilość VRAM-u, bo Doom Eternal deklaruje, że będzie tutaj nam zjadał około 6,7 GB VRAM-u. No i rzeczywiście, tutaj karty takie jak nawet 1060 mogłyby mieć troszeczkę problem z podźwignięciem takiego Dooma, no że już o kultowym GTX 970 nie wspomnę. No, myślę, że właśnie Doom Eternal pokazuje nam, jak bardzo API Vulkan jest korzystne dla starszych Radeonów. No i jeżeli nad tym się zastanowić, to ma to sens, bo API Vulkan zostało przygotowane właśnie przez AMD, więc fajnie widzieć, że zostało ono rzeczywiście dobrze zoptymalizowane pod te karty lub te karty dobrze wykorzystują potencjał tego API, niezależnie w którą stronę byśmy patrzyli. No, myślę, daje to troszeczkę do myślenia i na dobrą sprawę wydaje mi się, że jeżeli ktoś z was w roku 2015 kupił sobie taką kartę R9 390, no to na dobrą sprawę wcale nie jest zmuszony jakoś w tym momencie tej karty zmieniać, bo większość nawet współczesnych tytułów będzie działało na niej bez najmniejszego problemu. Oczywiście nie mówię tutaj, że zawsze będziemy grali na ustawieniach najwyższych, ale raczej wysokie czy średnie nie będą tutaj absolutnie żadną przeszkodą. No ale została nam jeszcze ta sławetna kultura pracy. Jak głośna jest ta karta, no i ile stopni osiąga. Katowałem tą kartę przez 30 minut furmarkiem, czyli stres testem karty graficznej, no i karta graficzna zatrzymała się na poziomie 92 stopni Celsjusza. Taktowanie rdzenia około 940 MHz skacze góra-dół. No jednakże hałas, hałas i jeszcze raz hałas. Około 30 cm od frontu obudowy, mówimy tutaj o 50 dB, natomiast gdy przyłożymy sobie około 20 cm od tej jakby szklanej powłoki obudowy, mówimy tutaj już o około 52 dB. A nawet momentami, gdy karta jeszcze zdecyduje się podkręcić wentylatory, możemy tutaj dobić nawet aż do 54 dB. Co można zrobić, żeby te temperatury obniżyć? Szczerze mówiąc, miałem tutaj taki ambitny plan, żeby zdecydować się na wykorzystanie zestawu Kraken G12, który umożliwiłby zamontowanie chłodzenia wodnego z procesora na tą kartę graficzną i plan na ten materiał był troszeczkę inny, bo chciałem właśnie zamontować to chłodzenie, zwodować tą kartę, wyżyłować ją na maksa, znaczy wykręcić tak bardzo jak nam fabryka pozwoli i sprawdzić, jakie będą osiągi i temperatury. Niestety jednak okazuje się, że Kraken G12 nie jest kompatybilny ze wszystkimi kartami R9 390 i akurat moja ma o parę milimetrów za krótką tą ramkę. Oczywiście jasne, można by się bawić tutaj w jakieś drukowanie 3D albo jakieś maszynki CNC, ale wydaje mi się, że po prostu gra nie jest warta świeczki i po prostu zwodujemy sobie kiedyś inną kartę graficzną za jakiś czas. Niemniej jednak przy okazji, gdy rozbierałem kartę, wyczyściłem ją i dałem nową pastę termoprzewodzącą, bo stara była już zdecydowanie konkretnym chrupkiem. Jednakże ku mojemu zaskoczeniu, gdy poskładałem kartę i wrzuciłem ją do stres testu w furmarku,
temperatury były praktycznie takie same. Paradoksalnie problem z tą kartą graficzną polega nie na tym, że chłodzenie jakoś źle przylega, że pasta jest jakaś zła, że chłodzenie jest źle zaprojektowane. Nie. To jest po prostu ilość ciepła, która ta karta wydziela. I na dobrą sprawę musimy mieć bardzo dobrze wentylowaną obudowę. No i tak jak ja mam tutaj tą obudowę Deepcoola, gdzie praktycznie mam tylko jeden wentylator, który jeszcze jest przeciskany przez chłodnicę, to jest zdecydowanie niewystarczająco dla tego typu karty. Przyda się obudowa, która ma meshowy front, trzy wentylatory z przodu i jeden z tyłu, tak żeby te powietrze nam ładnie przechodziło przez całą obudowę. Wtedy możemy mówić rzeczywiście o poprawnym chłodzeniu tej karty graficznej. Zresztą wystarczy, że popatrzycie sobie na ten wykres z Furmarka, gdy po prostu otwarłem boczny panel i gorące powietrze mogło sobie uciec. To chłodzenie jest dobrze zaprojektowane na tej karcie, ale po prostu ta karta wydziela aż tyle tego ciepła, że szkoda gadać. A, pobór mocy. Powiedziałbym wam, tylko nie mam miernika do prądu. Kurde obciach. Trzeba by było w końcu kupić. Ale gwarantuję, że to jest bardzo dużo pobieranego prądu. Tutaj pozwoliłem się posiłkować testami wykonanymi przez innych, nie przeze mnie. No i jak sami widzicie, pobór mocy jest bardzo duży tej karty, więc nie dość, że musimy mieć porządną obudowę, porządny zasilacz. No i właśnie, pytanie, czy warto kupić taką kartę za 400 zł? Moim zdaniem nie. Nie warto jest kupować tej karty i powiem wam dlaczego. Głównie dlatego przez nowszy model, konkretnie na przykład RX 470. RX 470 będzie miał wydajność bardzo zbliżoną do tej karty. Jak dobrze poszukacie, możecie trafić również na RX 480, który jest kapeczkę mocniejszy i również możemy go upolować z 8 GB VRAM-u. No i na dobrą sprawę te karty graficzne, one są 100 zł droższe. Głównie za sprawą tego, że przez szał na kryptowaluty i na kopanie ludzie masowo kupowali te karty. No teraz, gdy te karty przestają kopać, po prostu są mega tanie. I to nawet nie tylko, że te karty z koparek są mega tanie, no po prostu jeżeli są te z koparek mega tanie, no to jak ktoś grał na tej karcie i chce ją sprzedać, to też ją musi sprzedać tanio, bo po prostu jest ich mnóstwo na rynku. Więc zasadniczo za 100 zł więcej dostajemy kartę, która jest kapeczkę mocniejsza i kartę, która pobiera zdecydowanie mniej prądu. No i co w moim odczuciu jest zdecydowanie cichsza, no i nie grzeje się aż tak bardzo. Niemniej jednak, gdyby ktoś z was trafił na jakiś bardzo obiecujący deal poniżej tych 400 zł, myślę w obecnej sytuacji można by taką kartę graficzną rozważyć. By the way, jak widzicie, dzisiaj siedzę sobie na fotelu, który został mi podesłany przez firmę Diablo Chairs. Tak więc jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany tego typu fotelem, możecie zerknąć sobie na linki w opisie, które wam zostawię. Powiem wam, fotel jest naprawdę całkiem wygodny i zaskakująco dobrze wykonany, jak na swoją cenę, tak więc jeżeli kogoś z was to interesuje, zerknijcie sobie na linki w opisie. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dajcie mi znać w komentarzach, jaką kartę graficzną chcecie, żebym w przyszłości zwodował, bo no nie chciałbym, żeby ten zestaw Kraken G12 nam się tutaj zmarnował. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych. Na razie. BIOS.